gdzie po raz pierwszy chyba było tak, że miałeś aż tylu pięściarzy występujących walka po walce. Jak ty to wszystko po pierwsze zniosłeś? No wziąłem sobie trenerów do pomocy, którzy mi pomagali. Starałem się brać takich ludzi, którzy już mieli jakiś kontakt z zawodnikami, żeby to nie była osoba jakaś obca. No jakoś się udało, pogodziłem z trenerami, żeby każdy kogoś tam rozgrywał, przygotowywał, także w miarę to przebiegło sprawnie. Jak ocenisz tę gorącą walkę Pawła? No ciężko powiedzieć, tak, to nie jest porażka Pawła, to jest porażka także i moja jako trenera, także to też taki cios jest, bo praktycznie moja kariera jako trenera to jest, może zaczynam i od razu taka porażka, ale nie ukrywam, że Paweł nie był sobą. Powiem szczerze, że Paweł no, w jakiejkolwiek minucie nie był Paweł, nie wiem. Może te 4,5 godziny tutaj oczekiwania na tę walkę go usztywniły. Żeby chociaż był w 20-30% to, co zawsze robi, to ta walka by całkiem inaczej wyglądała. 4 rundy boksowa, myślałem, że się rozkręci po tych 4 rundach. W 4 rundzie to są ten cios, który spowodował, że zaczął mu puchnąć. Nie to, że jeszcze mu się nie zamknął do końca, to jeszcze nie widział. Nie wiem, czy tam jeszcze zostało to oko obtarte, czy zostało naruszone jakaś rogówka, ja się tam nie znam, nie jestem lekarzem, ale jakiś problem z okiem, bo Paweł do mnie mówi: Piotrek, ja dalej na to oko nie widzę. Niby nie było nie zamknięte, on dalej na to oko nie widział, nie? Także to był jakaś przyczyna. No wyszedł usztywniony, stał na liniach, no praktycznie robił wszystko to, co pasowało tamtemu. Tak teraz siedzę, to myślę, no bo już analizuję, czy to było przygotowanie, jakie było przygotowanie, czy może czas wypoczynku. Obóz był ciężki, nie ukrywam, że obóz był bardzo ciężki. Ale wypoczynek miał być 7 dni, zrobiliśmy więcej, bo tam chyba już było takie roztrenowanie, że było, można powiedzieć, 10-12 dni już było wrzucone na luz, czyli ten szybciej żeśmy zaczęli odpoczywać, żeby złapać tą świeżość. I Paweł się już czuł dobrze, wczoraj dobrze, przedwczoraj dobrze, 3 dni temu było dobrze. No dzisiaj nie był Paweł, bo ja uważam, że jeżeli on by był chociaż w 20% sobą, to walkę by wygrał. I byłoby ten, no myślałem, że powróci po tych 3-4 rundach, że to uszczywienie przejdzie i Paweł zacznie zrobić swoje. No to nie wiem, też może by i wrócił, tylko później to oko zaczęło puchnąć, zaczęło na to oko nie widzieć, znowu zaczął się blokować. No ciężko powiedzieć mi co, no to nie jest wina Pawła, to jest wina moja, tak samo i jakiegoś sztabu, no to mówię, to nie rzucam na Pawła, tylko bo także coś tu było źle zrobione, nie wiem, czy no analizowałem te przygotowanie było dobrze, no nie wiem, no może tam faktycznie jest coś tam, ale może ten czas oczekiwania tutaj też jakoś wpłynął, że się Paweł usztywnił na tą walkę. No właśnie, bo w ringu widzieliśmy takiego Pawła jeszcze tak naprawdę z ery, zanim zacząłeś go trenować. Tak. Sztywnego, bez żadnego balansu tułowia, bijącego ciosy sierpowe cały czas. Tak bardzo, bardzo ze sztywnym tułowiem. Wróciło, może nie wróciło. No coś się stało, że Paweł się usztywnił. No był sztywny jak nie wiem, no brakowało tego balansu. Już takie były przebłyski, mówię, w pewnych chwilach, że myślałem, że będzie już dobrze. No i mówię, później to oko zaczęło jedno puchnąć, za chwilę drugie oko puchnąć. No i też walczyłem z tym, nie wiedziałem co zrobić, czy tą walkę przerwać, bo faktycznie tu zdrowie jest najważniejsze i bardziej myślałem o jego zdrowiu, ale też miałem wejść i tutaj się naradzałem z teamem, co mamy zrobić, czy go podać, czy go nie podać, no bo nie chciałem taki sam, bo sam wszystkiego może nie widzę, a jak jednak ktoś mi tam powie, to... No i ale jednak decyzja była taka, że to oko się drugie zamkło, no ma charakter, chciał boksować, ale to nie ma sensu, no zdrowie tu jest ważniejsze i wydaje mi się, że... Tak długo wyciekałem, bo na to oko już nie widział praktycznie od tej rundy, co się zaczęła, co tą walkę skończył, także. I nie chcę mówić, jak na pewno jakaś to jest szkoła, no nie ukrywam, że to jest na pewno jakaś szkoła, jakiś krok, nie, do przeanalizowania i jakieś nowe doświadczenie, nie. Chociaż jak najmniej takich.